Ciasto francuskie jest idealną bazą do tego, żeby przygotować paszteciki. Rozmroziłam szpinak, odsączam go z nadmiaru wody i użyję go do farszu. Oprócz szpinaku w farszu będzie również ser feta. 100 g sera przerzucam do większej miski i muszę go rozdrobnić za pomocą widelca. Połączę go teraz ze szpinakiem. Dobrze odsączony szpinak pozwoli nam uniknąć sytuacji, kiedy farsz będzie wypływał z pasztecików i za mocno zmoczy nam ciasto. Do 100 g sera feta dodałam 450 g szpinaku. Wszystko bardzo dokładnie mieszam. Doprawię wszystko jeszcze pieprzem. Z solą uważajcie, bo ser feta jest bardzo słony. Szpinak nie obejdzie się bez gałki muszkatołowej. Też nie można jej dodać za dużo. No i największym przyjacielem szpinaku jest czosnek, więc dodam jeszcze 2 ząbki drobno posiekane. Podobnie jak w przypadku palmierów, farsz do pasztecików może być za każdym razem inny. Ogranicza was tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia. I znów równo rozkładam. A żeby wszystko jeszcze dobrze się skleiło w trakcie pieczenia i żebym miała tak 100% pewności, że nic nie wypłynie, do farszu dodaję całe jajo. Farsz już jest gotowy. Teraz najciekawsze zadanie, czyli zlepianie pasztecików. Użyję gotowego ciasta. Możemy zrobić podłużne paszteciki, możemy zrobić w kształcie pierożka albo trójkątne. Myślę, że trójkątne będą najładniej wyglądały. Do wycinania ciasta polecam wam serdecznie radełko. Ma takie pofałdowane końce i bardzo ładnie tnie ciasto. Przy okazji uzyskam elegancko pofałdowany koniec ciasta. Zobaczcie. Pokroję całe ciasto na 4 paski. I każdy z pasków jeszcze na 3. Pamiętajcie o bardzo istotnej rzeczy. W momencie, kiedy nakładacie farsz na ciasto, farsz musi być chłodny. Nie może być w żadnym wypadku gorący. Farsz kładę na środek prostokącika, kwadracika. No, różnie tu z moją geometrią na stole. Myślę, że łyżeczką będzie wygodniej i niezbyt dużą ilość, dlatego że muszę to teraz ładnie skleić. Będę sklejała takie trójkąciki. I teraz, żeby końce pasztecików jeszcze ładniej wyglądały, bo troszkę zniszczyłam przy okazji te falbanki zrobione za pomocą radełka, wezmę widelec i widelcem zrobię takie nacięcia. Właściwie wgłębienia. A żeby mieć też pewność, że farsz w środku się dogotuje i para wodna będzie miała gdzie wychodzić, na samym wierzchu zrobię ostrym nożem ze 2 dziurki. O. I w ten sposób przygotowuję resztę ciasta. Paszteciki wszystkie już posklejałam. Wyszło mi 12 sztuk, ale zanim je wstawię do pieca, oczywiście piec mi się już grzeje, posmaruję je rozbełtanym jajem. Dzięki temu będą miały ładną, gładką skorupkę. I za pomocą pędzelka, najlepiej silikonowego pędzelka, smaruję jajem. Omijam brzegi ciasta, ponieważ mogłabym je jajkiem skleić, by się nie rozwarstwiły. A ciasto francuskie to w końcu ciasto listkowe. Ma dużo warstw. Ok, po prostu smarujemy. Posypię 2 rodzajami sezamu. Czarnym i zwykłym białym. Będą dużo ładniej wyglądać. To jest bardzo ładny akcent, taki ciemny na jasnym cieście. Możecie również posypać paszteciki makiem, grubą solą, kminkiem albo ziołami. Wstawiam do pieca tym razem na trochę dłużej niż palmiery, ponieważ w środku jest farsz, ciasto jest grubsze, bo jest złożone, czyli 25 minut w temperaturze 200 stopni.
pięknie wyrosły, napuszyły się, gdzieniegdzie troszkę popękały, ale na szczęście w farszu było surowe jajko, więc nic nie wypłynęło. Jeszcze ciepłe, ale da się złapać rękoma. To świetna alternatywa dla kanapki do pracy, o ile przygotujecie to wcześniej. Bardzo delikatne. Bardzo fajne, naprawdę.